Janusz Gajos świętuje urodziny. Uwielbiany aktor skończył 81 lat. Żona gwiazdora wyznała, co jej ukochany dostanie w prezencie. Janusz Gajos świętuje. Uwielbiany przez Polaków aktor skończył 81 lat. Żona gwiazdora wyznała w rozmowie z dziennikarzami portalu Fakt. PL, że nie planuje żadnego dużej imprezy, choć zastanawiała się nad niewielką niespodzianką. Elżbieta Gajos zdradziła również, co kupiła swojemu ukochanemu w prezencie. Zastanowię się jeszcze nad urodzinową niespodzianką. Ale na pewno mąż ode mnie dostanie książkę. Lubi czytać, to jest najlepszy prezent, bo właściwie to już tyle prezentów w życiu dostał, że trudno wymyślić coś oryginalnego, a książka zawsze jest przez niego mile widziana, ujawniła Elżbieta Gajos. Janusz Gajos przyszedł na świat 23 września 1939 roku w Dąbrowie Górniczej na Śląsku. Aktorstwa uczył się pod okiem Jana Dormana w Teatrze Dzieci Zagłębia. Kilkukrotnie próbował dostać się do szkół teatralnych w Łodzi i Krakowie, jednak udało mu się dopiero po odbyciu obowiązkowej służby wojskowej. W 1971 roku ukończył Wydział Aktorski Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Widzowie pokochali go za rolę Janka Kosa w serialu Czterej Pancerni i Pies, choć na swoim koncie ma wiele wspaniałych kreacji, zarówno filmowych, jak i teatralnych. Jego zdolności aktorskie można podziwiać w takich produkcjach, jak Człowiek z Żelaza, Pitbull, Psy czy Body / Ciało. Źródło: Fakt.